Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle, a także świrnięty jego kompan, czyli Staszek. A to już widzę, wchodzisz w muzyczne rytmy, jest zakręcona. Zakręcona. Tak, ale wiesz co? Mam pomysł, no. Mam pomysł, spodoba ci się to. Oho. Bo trik z pałką będzie, ale odwróć się ode mnie. Odwróć się, tak. Dobra, nie patrz się na mnie, dobrze. Daj mi dosłownie chwilę, ja muszę tutaj tylko pałkę przygotować. Już się boję. Będziesz zadowolony z tego, co uświadczysz. To jest dobra, naprawdę... już się przygotuję w razie czego na to. Ale nie odwracaj się, obiecaj, że się nie odwrócisz. No, nie to odwracam jest sztuka się, nowoczesna. No. Ładne niebo. Dobra, możesz się odwrócić. Okej. Dlaczego zmieniłeś się w pałkę? Trik z pałką, nie? A, o Jezu, na tej pałce są przedmioty, o fuck! Bo właśnie jak zaczynaliśmy, to zauważyłem, że się one ustawiają na sobie i jak wstawisz pałkę, to wszystko czekaj. Idzie na pałkę, nie? Tylko czekaj, beton wezmę, bo zasłania silnik, o. Zabrałem pałkę i dalej lewituję. O. Sztuka nowoczesna, a ja nie? Też znam pewną sztuczkę, zobacz. Dobrze. A masz palę jagodę może? Bo grzybów jeść się nie da... Muszę właśnie grzyb nie zostawić. Nie mam, ale jak ciebie nie było, to ja wynalazłem inhalator, więc jak zbierzemy różne rzeczy, to możemy ci inhalator zapodać i całe zdrowie ci wróci. No dobrze. Taka ufam magia. Tobie. A teraz przechodzimy do poważnych zadań, bo po to tu też zebraliśmy się dziś wszyscy. Tak. Załaduję to. Jesteśmy lamę modularną. Tak. O, kończą mi się druty. Nie wiem, czy by nie musiał wsiąść na dłuższą drogę ich. No, a druty chyba nie będą ci potrzebne. Potrzebne nie będą ci chyba. I puszczaj Lyć. Tego karakańca. Poszło. I teraz... tym samym mamy produkcję przemysłową. A to oznacza co? Że Asia ma coś do powiedzenia. Asia ma do powiedzenia, ale zobacz co w ekwipunku teraz możesz budować, bo to jest coś, co nam się przyda na dzisiejszą ekspedycję. 2,5 km w przestrzeń. Nieznaną. Wiesz jak ładnie wyglądają... O, poleciało te pręty, jak się teraz takie nocne niebo wystrzeli nim. Pręty? Aha, że... No tak, no, fajerwerki. No, fajerwerki, no. Choć wystrzelimy z dwóch naraz i bierzemy się za poważne rzeczy, tak. Minęło 5 minut odcinka, on tak no, specjalnie robi. Gdzie ty jesteś? Tylko raz. No, dobra. Patrz, jest na bok, w niebo. Obojętnie. Nie, ważne, że w niebo. Jak najbardziej na ciebie dobra, pionowo. Dobra, i na 3-4, tak? Dobra, no dawaj. To kto mówi? Ty odliczasz. Dobra. 3-4. No powiem ci tak... Może być, no nie będziemy przeciągać dalej, ale kojarzą mi się kiedyś w dzieciństwie były takie fajerwerki, co jak kredki wyglądały, takie świecowe, takie malutkie, takie na takim patyczku czerwonym i to tak podobnie, nie podobnie wygląda. No widzisz, ja to byłem piroman od dzieciństwa i tak to wyszło. To dlatego ciągle zjarany chodzisz, ho, 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 ho. Dlatego gorzej mi tu z produkcją i innymi takimi rzeczami, bo jakoś to interesowałem się ogniem bardziej. Zniszczyć, rozwalić, podpalić. O kurczę, dostaliśmy producenta. No. Producenta, tak, dostaliśmy, no. No, który z trzech lub czterech części robi inną część. Ale z Czech czy ze Słowacji, bo nie wiem. Do Czech to ja mam za darmo, tak? O, było coś takiego, no. Było, no. Ale w ogóle co? Ale no. Czekaj, a przy producencie potrzebny jest taki nadajnik? Komputerek. Co to jest? Komputerek. A komputerek to jest tego do tej zaawansowana pory. Zabawka. To komputer. Ja mówię, zrobimy sobie ciężarówkę lepszą, a tam potrzebne są te głupie komputery. No to widzę do większości rzeczy teraz komputery. Pompę ropy możemy zrobić. No, nie no, jedziemy małymi rafinerię ropy. Tak. Tak. Jak I coś, chyba na tym się skupimy. Ja jestem przygotowany, już mam 10 zaawansowanych ram modularnych, wyklepałem je, długo je klepałem, poza nagrywaniami i nawet nie w poprzednim materiale, bo chciałem zrobić automatyczną produkcję, ale jak tam oglądaliście, no to nie pykło, było ważniejsze rzeczy do robienia. I jak coś, to jestem gotowy postawić nawet 4 pompy, ale będziemy je musieli zwozić ciężarówkami, więc wszyscy teraz będą zadowoleni. Wydaje mi się, że właśnie i tak będziemy musieli ropę jakoś dorwać, no bo tutaj widzę w produkcji jest, czy do stworzenia ciężarówki potrzebna jest guma, a jak się domyślam, gumę w jakiś sposób też z ropy mamy pozyskać. Niestety tak? Tak, więc większą ciężarówkę nie pobawimy się nią dzisiaj. A, typowo ropa. Paliwko, niestety, jak ładnie wygląda. Plastyk, tworzywo sztuczne, panie. Płytka drukowana
i komputer. Ja jeszcze, wiesz co, to myślę, że trzeba zrobić jeszcze jedną stację dla, nie, na ciężarówki i wziąć materiały na stację dla ciężarówki tam, żebyśmy mogli tam ciężarówki podłączyć, ale również musimy pomyśleć, jak chcemy to wszystko zasilić prądem wtedy, bo to jest problem trochę. A nie ma jakiejś elektrowni... A ta ropa, co będziemy ją rafinować, to ona się nie nada do... Z niej można robić paliwo chyba, ale ja niestety... Czekaj, no można robić paliwo z ropy. Mhm. Ropa naftowa przekształca się w różne surowce na niej oparte, tak jak paliwo i plastik, czyli moglibyśmy na miejscu ręcznie przetworzyć ropę naftową na paliwo. Pytanie tylko, czy ona może zasilać przetwórnie biomasy, czy zwykłą elektrownię, jak to wiesz, myślę, że elektrownię węglową. Myślę, że jest specjalna elektrownia do tego, ale my jej nie mamy ale odkrytej. Ale to jeszcze nie mam odkrytej, no właśnie, bo może wiesz... Przepraszam. Chyba, że po prostu wziąć dużo wungla ze sobą na tę podróż i na początek postawi się generator węglowy, a później się podmieni. Z wunglem. No. Z wunglem. To ja biorę tutaj tego, prezent od Mikołaja, pełne kieszenie. Wow, ale ci powiem, że ten węgiel chyba znika szybciej niż się spodziewałem. Ale to już na odcinku ciebie będzie trzeba... Ponieważ doszła tak. Kolejna elektrownia, ale mamy plan, że na odcinku moim będziemy... Korle zrobi kolejną tak, bardzo fajną rzecz, którą wszystkich biorę zadowoli. Biorę się za taśmy. Jeszcze szybsze taśmy do przerzucania drewna. Boże, węgla. Drewna. No może ile zarąbałeś tego wungla? Ale no właśnie, nie, ja wziąłem tylko 3 sloty. 4 tak? Może max. No, kurczę, po prostu takie zużycie jest, więc pewnie jak wrócimy, to już nie będzie do czego wracać. To żre strasznie ten wungiel. No, czekaj, ten traktor jest uszkodzony, to nie może być mój. Jak to uszkodzony? Sam jesteś uszkodzony. To jest piękny, cudowny. Tylko czekaj, bo trzeba się zastanowić jeszcze. Bo ja tu ramy modularne, potrzebujemy ich więcej. Możemy iść w świat. Możemy. Chyba jesteśmy gotowi, tam musimy postawić elektrownię węglową. Może węgiel będzie gdzieś niedaleko jeszcze, to się węgla doprowadzi od razu. No teoretycznie jakaś tam szansa na to powinna być. Tutaj jeżeli ktoś by się zastanawiał, czemu nie zbieram tych paleo jagód i innych orzechów, to one nie istnieją. One są, ale ich nie ma tak naprawdę. Bóg. Więc... Bóg się rodzi. Jak rzeka. Moment, ale tu jeszcze mojego traktorka nie ma. Jak? Tu przecież stoi. Jesteś obok niego. A ten jest mój? No dobra, a gdzie jest twój w takim razie? No przecież jadę tu nim teraz. Dzień dobry. Dzień dobry. No, okrążam cię. Nie widzisz mnie? Okrążam cię przecież. What? Co? Czekaj, naprawdę? Muszę, czekaj, coś chcę... Wow, czekaj, co to? Ale tu chodzisz, nie jeździsz. No chodzę, a obok tu jest... A teraz wsiadam na traktor. Nie. A teraz wysiadam z traktora. To nie widzę twojego traktorka. Nie widzisz mojego traktora, co za nie, bugi. Ale wsiąść na traktor. Dobra, wsiądę. I nie widzę nic teraz. Zniknąłem! O, czekaj, mogę ci prankę zrobić. O, ale nie mogę w ciebie wejść. Tu jest, no piękne. A weź, chodź do mnie, czy jest niewidzialna ściana dla ciebie tutaj? Jakaś? Tak, jesteś niewidzialnym klockiem. O, odbiłeś mnie. Odbijam się, no. Jestem niewidzialnym klocem. Smutne. No. Wiesz co muszę zrobić w takim wypadku? Żebyśmy widzieli się nawzajem. Ja po prostu rozłożę i złożę jeszcze raz ciężarówkę. Mówisz, że może to, wtedy... to pomoże? Oby. Wiesz, bo ja przybarwić, więc... Dobra, widzę. A to może użyłeś po prostu niewidzialnej farby. No właśnie. Aha, okej. Okay. Jeszcze jest jeden problem. A co zrobiłeś, nie tak? No teraz już węgla nie ma w silniku, więc muszę dorzucić. O, proszę bardzo. No dobra, a to ja od razu pytam się, uży... No. Autopilot nie. Ja, gdzie chyba jedziemy? Na razie nie. Musisz... Jest jedna najgorsza ropa, rzecz w tej tak? grze. Jeżeli chcesz zeskanować teren w poszukiwaniu surowca, musisz wysiąść z ciężarówki. Mhm. Kurde. No będzie trzeba po prostu obrać kierunek, ale to rozumiem do tego źródła, co się wyświetli, bo chyba tylko z jednej strony mieliśmy podwójne, ropę, tak? Podwójne źródło w stronę laguny, więc wiem, że to raczej musimy jechać w tym kierunku. W górę. Póki co jeszcze nic nie... O, jest, pyknęło. Nie, wiesz co? Tam jest, już widzę. Dobra. Tam są podwójne źródła, do podwójnych źródeł jedziemy. Aha, czyli to takie bardziej na prawo. Dobra. Tak. Czyli to gdzieś... Tam był. Dobra, to przed ciebie. A potem to co, miał... ja prowadzę, tak? Wiesz co? Tak, chcemy postawić nadajniki, bo może przydadzą nam się nadajniki jakieś na ten, wiesz, na po drodze. Możesz wziąć. A jak się robiło nadajniki w ogóle? Z tego... To była odpowiednia... Dobra, ja wiem, już wiem. Już sobie przypomniałem, dobra, tylko musisz chwilę poczekać jeszcze. Mam to na końcu języka, no. Ślina!
Ślinę, ślinę też mam na końcu języka. Kwarcu? Co? Nie ma tu czegoś takiego. Kwarcu nadajniki. Ale a, to w Astronirze! No. Jakie nawiązanie! Takie wspominki, tak? Wspominki. Dobra, jadę do ciebie, nie wiem gdzie jesteś i już cię widzę i mam na dajniku 10. Tego się nie klika chyba. Dobra. Ależ ona, kurde, ma problem z podjechaniem pod górę. No. No Anna ciągnie Wungiel. Słabo. Ciągnie bardzo słabo. Powiedz, kiedy jesteś gotowy, żeby jechać dalej. Jadę za tobą, już możesz jechać. Jestem. I patrz, tak się bałeś, że nie będzie słoneczka, a mamy piękną pogodę. No, żeśmy akurat na szczęście zbierali surowce, zanim wyruszyliśmy w tę trasę. Mhm. Bo nie wiem, czy wiesz, ale ponoć tutaj jest dużo, dużo rzeczy do odkrycia. Myśmy ledwie liznęli. Dawaj tego skubańca! Jako wielkomenda! Pizg! A, ja przejechałem gość. Czemu nie zniszczyłeś go? A potrzebny nam? Nie, ja ale... wiesz. Można ja to się powstalać. Czuję jak z Pocahontas, nie? Pocahontas. O, woda! O, o patrz, wrak, pojechali? Co najlepsze. Co to jest? Gdzie? Nie co? Rozjedź mnie. Nie widzisz wraku tu przy wodzie? Może ktoś pomocy potrzebuje? A, no właśnie, bo po prostu są wraki i można badać jakieś rzeczy. No, 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 ej, dobre, dobre, tu dobre. Ale, co tu jest? Ale, ja mam jedną kropkę życia mam. Dlaczego tak, masz jedną kropkę życia, Pałko? Bo nie dałeś mi żadnych palejagód, powiedziałeś, że kiedyś mi... Uważaj, no. Do samochodu wchodź i nie wychodź z samochodu. No, jestem. Powiedziałeś mi, że kiedyś mi dasz coś do jedzenia. O, człowieku. Ale to ja myślałem... Ładnie się bawisz. Bo ja mam na niego sposób, nie? No. Och. Nie, ja trochę się czuję jakby tego, jakby z bykiem walczył, nie? O, padł. A nie padł. Tylko zatrzymał się, nie wiadomo po co. Dobra, o, a jak wyskoczył. Zrobił fikołka, dobra. Poczekaj, bo jest drugi. Gdzie jest drugi? Poczekaj, aż Stasio jeszcze drugiego wykończy. Halo? A mówiłem ci, daj mi pole jagodę, to... Dostał, już. To mówiłeś, że... Dostanę kiedyś tam coś do wdychania. Kurczę, to wiesz co, to musimy się rozejrzeć, bo w takim wypadku, no, potrzebne są nam... Proszę nam... Wiesz co, to ty badaj, co tu się... Co tu... Miedź widzę, przewód widzę znalazłem, a ja ci poszukam jedzenia. Aha, ty sam chcesz dobra, poszukać. No, jak nie, bo... No właśnie, bo coś mi wyskoczy, to będzie słabo. Przewód nas nie interesuje. Idę szukać ci, a ty zobacz tam, co znajdziesz. Tu mamy. Wiesz, jak to wygląda? No. To wygląda jak to coś, co puszczamy do Asi w powietrze. To może jedno nie doleciało jednak. Mówisz? Jeszcze w wodzie widzę, jest jakaś część. A może być też tak, że... Oj, zabiłem jakiegoś biednego stworzenia. Jakąś papugę urąbałem, nie wiem co to jest. Ale chyba chciała żyć. Do jedzenia? Nie, niestety nic z niej nie wyleciało. Mm. Bo tutaj można znaleźć jakieś rzeczy do badania podobno, tak wyczytałem z komentarzy. Mam kapsułę awaryjną. O! Stan drzwi awaryjnych. I potrzebna naprawa, zepsuta bateria, potrzeba 20 MWh, kapsuła uszkodzona, steel beamy. Mogę dostarczyć steel beam, a to spróbuję. Ja mam steel beamy też, w razie czego. No to czekaj, wiesz co, ale to chyba jeszcze inaczej działa, to steel beamy się otrzyma, jak się ją otworzy, tak? No to jak w Astronirze trochę rzeczy, ale co, trzeba też prąd dostarczyć, czy co? Zepsuta bateria, no. Brzmi jak dostarczanie prądu. Brzmi jak... Tylko... To jest plagiat! Trzeba pozwać twórców Satisfaction. Tylko jak tu dostarczyć? Ty, prąd. A w ogóle ropę naftową... Aha, dobra, nie, ropę naftową można przecież badać. A w ogóle wydaje mi się, że na środku wody też jest coś. Bo ty jesteś na środku wody! To ja jestem na środku wody, właśnie to jest ta kapsuła, tylko problem polega na tym, że nie wiem jak dostarczyć energię, którą oni tu chcą. A zobacz, czy jesteś w stanie podłączyć przewód. Po prostu postaw przewód na ziemi i dostarcz tam prąd, ten sposób, podłącz. Rozumiem. I zobacz, czy to się da. Może samo się podłączy. A wiesz co, w wodzie nie mogę budować. Dobra, to ja spróbuję. Czekaj, postawię i zobaczymy. Albo spróbuję wyjść jeszcze tutaj. O, zobacz, jest, podłączyłem. Ale wiesz co, tylko pamiętaj o BHP. Póki ja jestem w wodzie i w wodzie jest przewód z prądem, to może lepiej nie podłączać tego do niczego. Dobra. A szkoda, że z traktorka energii nie idzie pociągnąć, nie? Dobra, zobaczymy, czy pierwszy dopłyniesz do brzegu, czy ja pierwszy postawię spalarnię biomasy i odpalę prąd. Ja już jestem. Oh, shit. A to jakieś kable leżą, czemu je nie zbierasz? No, ale o, ramy modularne leżą trzy, panie, ile tu jest przedmiotów? Wzmocniona płytka? Ktoś po krzakach to pochował. A tu człowiek, a mówiłeś, że chcesz eksplorować i że eksplorację to ty chcesz robić i w ogóle będzie fajnie. Ale się wystraszyłem, bo ty mówiłeś, że ja będę miał dużo życia, tylko daj chwilę, tak? Dobra, podłączam prąd.
I co? To co, to mam iść tam? Nie, bo tam była wajcha taka do przesunięcia. A to przesuwaj wajchę. O, zanurkowałem chwilowo. A ja ci szukam dalej jedzenia, chociaż to jest ciężko to jedzenie, powiem ci. No. Jest ciężko jedzenie w okolicy. No ej, dobra. Ale taka ekspedycja, powiem ci, podoba ale... mi się. Coś wiesz innego. Co, a ile tego prądu nam generuje ta elektrownia? 20, a co? To jest niby potrzebne 20. I co, i nie działa? Nie działa. Jest dalej potrzebna naprawa, chyba że to musi być typowo bateria, tylko że my baterii nie mamy, nie? No ja nie wiem, no to wiesz, to polegamy na tym, co tam... Ja polegam no, na tym, co mi mówisz, nie? 20 megawatów dostarczone. Możesz przypłynąć, zobaczyć. No. Ja ci tu jedzenia szukam, więc wiesz. Ło, jakie ładne miejsce! Ło, ale fajne. Ja jestem w fajnym miejscu. I mam dla ciebie dużo prezentów. Będziesz zadowolony. Mówisz? Ale uważaj, jak będziesz wracał, bo coś nowego jest na plaży. No, dalej jest podświetlone, że potrzeba 20. Mhm. Ale jestem. Z baterii, no. O, zajdę ci od tylca. A ty tu pływasz. Dobry. No. Otwórz kapsułę. I co my tu mamy? Stan drzwi awaryjnych sprawna. Pociągnij za rączkę, by otworzyć drzwi. Jak sprawna? I już. Ja mam potrzebną naprawę. Okej, okay, fajnie. Nic nie otworzyło. Dysk twardy znalazłem. Wow. Wiesz okay. Co? No. To ja może w takim razie spróbuję zlikwidować twoje zasilanie i podłączę swoje zasilanie. Znaczy, może wiesz po prostu. Co? Aha, że to każde osobno musi. Mhm. A wiesz co, mi się wydaje, że tam było potrzebne 4 steel beamy, żeby to otworzyć, bo mi zżarło 4 steel beamy, jak otwierałem. Ale ja miałem też steel beamy i nic nie dawało. Już otworzone, więc wiesz. A, już teraz jest. No tak, tylko że jak wcześniej otworzyłeś, tam miałem informację, że jest zamknięte, nie? Ale... Czyli nie przeniosło dalej. Się na ci... Ale to dziwne jest. A dlaczego? Dopiero teraz, jak ten prąd ogarnąłem, to zadziałało, nie? Dziwne. No szkoda. To. Szkoda. No szkoda. No sorry, ale Korle. To... No, nie wiedziałem, że to tak będzie. No, musiałem ci... Może znajdziemy jeszcze jakąś kapsułę. Dzisiaj taki odcinek, że palę jagody zbierać nie mogę, bo ich tak naprawdę nie ma. Twojego ciągnika nie widzę. Same przeciwieństwa losu. Tak, tutaj otwierane skrzynki też nie widzę. Dobrze, Korle, chodź do samochodu. Rowera tam nie znalazłeś. Rowera? Rowera nie znalazłem. Browara. Coś miałeś mi dać, podobno. Masz w swojej ciężaróweczce. Mówisz, że aż tak zapakowałeś. Warsztat no. Pojazd. Smacznego. Na bogato. No. Smacznego. Czekaj, tam muszę przerwę w tej podróży na posiłek. Dobrze. Przerwij sobie na posiłek. A, i w ogóle warto by było odpalić, gdzie ta ropa była, nie? No bo właśnie, gdzie ta ropa. Skręciliśmy, aha. Ale raczej wątpię, żebyśmy przejechali traktorkiem przez głębinę, nie? No właśnie, zastanawiam się. Czekaj, bo trzeba zobaczyć, gdzie ta trasa jest, bo możemy przez znaczy lagunę sobie teoretycznie, zrobić. Ona teoretycznie, że chcesz mówić teraz zabudować tutaj te okolice. O, tam popatrz, jest ropa. Jakby tu się zabudować, no teoretycznie tam też jest jakaś droga. Mhm. To spróbuję przejechać. Mam pomysł taki, że postawię nie tutaj fundament i będziemy tutaj robić most. Co ty na to? Albo po prostu trasę na wodę, nie trzeba. Wiesz co? Nie, tu prowadzi dalej normalnie, jest okej. Okay. Tak? Nie jest muszę spoko, się. No. Nie muszę, tak? Dobra, mówisz, że nie trzeba, to nie trzeba. To chyba jadę do ciebie. Chociaż ten most pewnie by trochę przyspieszył. Nawet mocno, bo wjechałem w krzaki. Czekaj, bo tam jest wjazd, ja pamiętam, że tam jest wyjazd i tam nic nie ma, więc jesteś pewny? To chyba nie działa, no może jednak zrób most, bo tu nie idzie przejechać. Dobrze, szkoda, że nie mogę twojego traktorka na hol wziąć i tak byśmy sobie, wiesz, żebym ci podciągnął twojego też, albo ci podstawię kawałek. Możesz w sumie, możesz znaczy, oboma teraz przyjechać, o jak się szybko mi, tylko wiesz co, węgiel ci się skończył. Jak to? Albo nie widzę twojego węgla w traktorku. Chyba nie widzisz mojego węgla, widzę. No. Tak. Uważaj, bo tu są przeciwniki. Ja muszę się ich pozbyć na początku. Nawet nie mogę cię popchnąć tutaj na tym moście. Co, do wody wchodzisz? Pogięło cię? Ja? Myślisz, że coś ci się uda zrobić? Oj, jery. Co? Nic. Co zrobiłeś? Ratować cię? Nie mnie. Mój samochód? Nie, nic się nie stało. Gdzie jest mój traktor? Gdzie jest mój traktor, no, ja się pytam. Ale to jest bug. Sam jesteś bug. To jest bug, no to nie... To żadna fizyka tak by nie działała. Co zrobiłeś? Przyznaj się mi tu. No, umyłem ci go. A proszę mi go teraz wyjąć z wody.
Nie można wejść do pojazdu, ponieważ jest pod wodą. I jak, co z nim można zrobić? O Boże. A ja tam wrzuciłem wszystkie ważne rzeczy. No nie wierzę. Ale wiesz co, do warsztatu idzie zajrzeć. Idzie zajrzeć do warsztatu, bez obaw. Zbieraj wszystko z warsztatu stamtąd. No. Ale ja nie mam slotów wolnych pod ręką. To włóż sobie do swojego samochodu, no. Jesus! Ale jak zobaczysz, w jaki sposób do tego doszło, to... Nie wiesz, będę na to patrzył. Wybaczysz mi. Nie będę na to patrzył. Że to nie miało żadnego sensu. O, Jesus. Ale co się stało? Wytłumacz mi, że co? Sam ci samochód podskoczył, czy jak? Chciałem cię popchnąć kawałek do przodu. O, chciałeś mnie popchnąć. No i tak się kończy, no. Jak mnie pchasz, jak mnie nie ma. I pchałem na początku i nic się nie działo. Po czym, raz jak popchnąłem, to on tak wystrzelił jak z procy prawie, że na drugą stronę jeziora. Mhm. To wiesz co, ale dlaczego nie mogłeś wsiąść do samochodu, przejechać tego kawałka, wysiąść i zrobić tak samo z drugim? Bo nie było paliwa u ciebie. To się jest paliwo, no. No nie, bo bym musiał wrzucić paliwo osobno, a chciałem po prostu szybciej to zrobić. Strzelam w biedne stworzenia przez ciebie, żeby się wyżyć. Dobra, czekaj, zejdę jeszcze na moment. No. Ropa. No co ty zrobiłeś z moim traktorem? Co? No leży na boku. No przecież stoi u mnie. U mnie leży. Co ty gadasz? Dobra, jest postawiony. O, już jadę. Co tu się dzieje dzisiaj? Jakaś aktualizacja gry była, czy jak? A co, cały bug jakiś cały czas widzisz, jakiś no, dziwny, tak? No, chodź, jedziemy, póki to jeszcze działa. To jedź. A, stawiasz sobie swój. Nie, no, i no, chromal się nie jadę z tobą, ty jesteś dzisiaj zbagowany, ja nie wierzę. No. A, tylko wungla nie mam w tym, no, oczywiście. A, chcesz węgla trochę? Powiem ci, że nie. Nie chcę od ciebie nic. Masz biomasę czy coś tam? Nie, mam węgiel. Znalazłem już, jest. A. Tylko nie spadnij. Nie spadnij jak z mostu. Wiesz, tylko boję się opcji, jak nagramy trasę, czy ona rzeczywiście tak dokładnie przejedzie po tym moście, czy nie będzie nam potrzebny szerszy most. Oby. Znaczy wiesz, jeszcze zrobiłem tam trasę przez, widziałeś, przez te kapsułę, gdzie można się wypalić. No. Więc idealnie. Tego też się boję trochę. Zobaczymy. I w ogóle jak działa nagrywanie, nie wiemy tej trasy, więc może poszerzę wtedy most i coś. Zbieraj sobie orzechy. Mam dużo od ciebie. Dobrze, to nie zbieraj. Czekam na sygnał. O, no jestem dobra. Nie wiem, gdzie jedziemy, jadę przed siebie. Ja tak staram się znaleźć ścieżkę, która nas tam doprowadzi, tylko że co chwilę jest jakieś takie zboczenie, nie? Destruction Derby. No ja mam, powiem ci, teraz takiego laga, nie, że mi się gra zatrzymała. A mi wywaliło. Ło, ale centralnie zawaliłeś. Nawalasz cały czas w ścianę samochodem. Nie no, spoko. Zabawne. Głowa ci się ruszyła, tak jakby dobra, coś było. Dobra. Chyba jestem w grze. Czekaj, wyjdę się. Jest! O, jeżdżę nawet. Jezus Maria, gramy co dalej. Prawda. O Boże. Nie wiem, co się stało z moją głową. Jestem bez głowy, ale prócz tego, że nie mam głowy, to widzę świat. O matko, udało się wrócić, ale chwila co to stresu były? Była. Już myśleliśmy, że to koniec. Ale ja węgla nie widzę w ogóle. Widzisz? Twojego. Tylko nie spadnij. No właśnie, poczekaj, bo wyjechałeś... Ale ja nie... Destruction Derby. Coś jest nie tak jeszcze. Czemu? Nie mogę, ale to pewnie przez to, że węgla nie ma. Bo nie mogę sterować ciężarówką. Pojazd. No ja tu wszystko zabrałem z tego pojazdu, bo... Dobra. Nastraszyłeś mnie jakimiś bugami i... No, bo był plan taki, żeby w ogóle zniszczyć pojazd, wykopać mnie z gry jakoś na amen i od bazy dociągnę. Dobra, chyba wszystko wraca do normy. Czy tu jest zjazd? Tak teraz patrzę. Chyba jest. A nie jest tak, że tylko w jedną stronę? I czy na pewno tędy chcemy jechać? A, właśnie ja nie wiem, poczekaj, muszę zobaczyć, to gdzie jest ropa. To się zabuduje... No ropa już... bo u ciebie się nie wyświetla to, co u mnie. Bo tutaj jest taki zjazd w jedną stronę, faktycznie. Myślę, że tu trzeba zrobić jakiś taki normalny zjazd. No tylko ja zobaczę, że to rzeczywiście prowadzi do ropy. Ropa jest już 800 metrów! Ej, no to ropa musi być chyba na wodzie. To jest gdzieś... Tu są nawet 3 źródła! Ej! Tu nawet widzę, jest tak, strzelające... Wow, ile tych strzelających potworów? Mam nadzieję, że się uspokoją za moment. Musisz ich wszystkich wykończyć. No jeden mi wjechał pod koło właśnie. A to głupek, samobójca. Ta ropa gdzieś tu powinna być w okolicy. Szukaj. Ale wiesz, że
to rzeczywiście trochę wygląda, jakby źródło na wodzie miało być. No, a ropa to skąd się wyczerpuje? Skąd się ropę bierze? Z ziemi. Z wody. Z pryszcza. Z czego? A, o Jezu! Teraz zrozumiałem. O korle, czasami po prostu rozwalasz mój umysł. Ja nie jestem w stanie ogarnąć suchara, jakiego ty żeś, kurde, wymyślił teraz. O, panie, to trzeba przez wodę się przebić. A to czekaj, to mogę spróbować przepłynąć. Nawet no, przepłyń, ty raczej buduj po prostu tam most już, co? Bo i tak potrzebujemy ciężarówkę, która tam... Ale wiesz co, chyba się nie tam... przyda, bo jest na tyle płytko, że ciężarówka da radę. Ale wiesz co, bo może rzeczywiście nie trzeba, tylko trzeba zrobić most, bo mostem trzeba doprowadzić te wydobycie tej ropy na ziemię i na ziemi zrobić stację ciężarówek, nie? Nie tak? Lepiej? Zaraz zobaczymy, ja w ogóle... Aha, a mam pistolet, na wszelki wypadek wezmę. Już kombinuję się tam. Zaangażowałem w ten świat, chcę zobaczyć, jak ropa wygląda, no jak zwykle strzeliłem. No masz takie bajorko na ziemi. Bajorko na ziemi, mówisz. I to jest niby ropa. Czysta ropa, nie można wziąć. Najgorzej, że robale aktywowałem, ale może mnie nie widzą. Czysta ropa? Najgorzej, czekaj, mam chwilowo problem, kryzys? Bo mam... Tak, bo mam pistolet, a z pistoletem no to ciężko walczyć z tymi muchami, nie? Ach, na muchy, no muchy tak, ja też, ja nie miałem w ogóle nic w ręku, kiedy mnie zaatakowały przed chwilą. Zrobiłem nam ładny przejazd, dobra, jadę no do ciebie. No dobra, czyli z ropą nie jest tak źle. O, mucha tu jakaś lata. Od nawet ciebie da chyba radę przejechać. Nie można wziąć ropy. Co ty żeś tutaj tyle much tutaj wyeksportował? Co to ma być? Czemu? Ile tych nie much tutaj? Cztery muchy tu latają. Żadnej muchy u mnie nie było. Okay. Omijałem je. Rozumiem. A dobra, to jakiś kwiatek plujący. Zabiłeś go już? Ja tam tylko przejechałem jedno stworzenie, a tak to reszta. A tutaj wrak był, nie podszedłeś do tego wraku nawet? No chciałem ropę zobaczyć, dotknąć, wszystko nóżką olam zamoczyć, zobaczyć czy ciepła jest. Co chciałeś zamoczyć? Nóżkę. W ropie. Dobra, to ja będę walczył. Dobra, jadę do ciebie. O, jak jechać... mnie wypierniczył do góry. Czy bezpośrednio pod ropę jechać? Nie wiem, to wszystko jest strasznie niebezpieczne tutaj. Ja walczę. Jezu, ile ich jest! Muchy, czy z czym walczysz? Psy. Trzy plujące psy naraz. Gdzie ty tam? Ach, ty tam! A ty nie, to aż tak daleko mi się nie chce jechać. Dzięki. Niedaleko są orzechy. Uwaga, rozjadę go. O, dobra, jestem. Zabiłem go, zanim go rozjechałeś. No właśnie widziałem. Wrócił, Karle. To jakiś śpiwórek. Pod koniec walki wrócił. Organ. Dobrze. Chodź zobacz dobrze tego wraka. Chodź obczaj wraka, bo to przecież, kurczę, u ciebie musi być widać, że wraka masz. Dobrze. No. Flaka chyba. Flaka też. A, no to wiesz, no współczuję, nie? No, sprawna, pociągnij rączkę. O, chociaż coś sprawnego, otwieram. Mogę pokazać, jak to wygląda. I kosiarka, no. Dysk twardy kolejny. Bardzo dobrze, zbieraj dysk twardy. Mamy ty, dwa a gdzie jest twarde poprzedni? A ty masz drugi dysk twardy ze sobą, nie? Przeprowadź analizę, by... Ale to czekaj, a jak połączyłem dwa dyski twarde, to jak analizę z dwóch będzie robić? Nie no, pojedynczo, tylko to w bazie musimy, przepraszam, analizować. Rozdzielić, tak? No, no. Tak. Tylko nie zgub ich, błagam. Nie zniszcz ich, nie zgub, nie zabij się. Znaczy ja bym wrzucił je do ciebie na ciężarówkę może, tak wiesz. Dobrze, dobra, to jest moja ciężarówka przecież. To jest twoja już. Czekaj, patrzę, warsztat. Czy to jest moja? Tak. Nie, 14 orzechów, to twoja. Albo już nie wiem, pogubiłem się. Nie, bo ty przerzucałeś, to jest raczej... Ale ja ci oddałem chyba, nie? A to czaj, to jest moja faktycznie chyba. Ogarniamy dzisiaj życie. No, to ci tutaj dyski twarde wrzucam. Dobra, ja zobaczę gdzie ta ropa. Chociaż no gdzieś się, tu że... już jest, tak? Tak, niedaleko. Jedź za mną, to ci pokażę. Dobra. No, widzę na radarze. Ło, 3 punkty. Zastanawiam się, czy nawet... Zobaczę, czy tu jest głęboko, bo może w ogóle to całe jeziorko jest płytkie. Tak. A tam są plujaki dalej, o kurcze. Ale wiesz plujaki co, muchowe. Da radę chyba w... O, ach, co wystrzeliło mi. Co ty robisz? Wiesz co, całe to jezioro jest płytkie. A nie, to już nie jest takie płytkie. Nie, jest płytkie. Wydaje mi się, że ciągnikiem jesteśmy w stanie tam dojechać, obojętnie gdzie byśmy nie wystartowali, w kierunku ropy. Nie wiem, czy ja chcę, żebyś znowu moczył ciągnik w wodzie. Ale zanim ty to wybudujesz tam na miejsce, to już 5 razy byśmy dojechali. Szczególnie jak się okaże, że nie potrzeba budować. Dobra, to ty testuj. Ja testuję. A ja będę budował. A wiesz, że w złą stronę trochę budujesz? Dlaczego? Ja do wyspy chcę dojechać. A to do której wyspy? No, tam są wyspy na horyzoncie przecież. A ty nie lepiej do wyspy z ropą?
O-o, co to się ułożyło tutaj? Jak to wyspy z ropą? A to jest jakaś inna wyspa z ropą? Ciągnik! Nie, nie, nie! Wiedziałem. No przecież to jest płytko! Wiedziałem, że tak będzie. No po prostu... To jest mówiłem? Płytko! Mówiłem, że tak będzie, no. Ale no mówiłem. Nawet ten silnika nie chwyciło. Ciekawe, jak się wyciąga ciągnik z wody. Ta on ma jakoś taki hak, ma, może da się ciągnikiem no wyciągnąć hak, ciągnik. No właśnie, przydałby się. Kurczę, no, i co tu poświęcić z tych rzeczy. A tak dobrze mi się jechało, ale za tą glejarkę podniosłem, nie wiedzieć co to daje. To jest dobre do inhalatora. Właśnie widzę, że daje jakieś życie. Powinni dawać jakieś znaki, że wiesz, że dymne. Zbliżasz się do głębokości, no także, że możesz tu się wtąkać, nie? A to jednak... A twoja ciężarówka po prostu stoi na środku. No i nawet nie jest jakoś mocno zatopiona, nie? Ale to będzie takim wrakiem dla potomnych. Takie ciekawe, jakich curiosity, potomnych? Czy jak tam? Curiosity! A ty masz pałki, a czekaj, pałki i stojane? Znaczy te wirniki są potrzebne, warsztat. Wirnik, o, idealnie. O, a czemu ja nie mogę... Betonu potrzebuję. A za mało miejsca w ekwipunku. Wiesz, a ja chciałem, kurczę, żeby jedną, potem jeden taki ciężarówkę jedną zniszczyć, potem wrócić razem, a jedną... Jeszcze trzeba nagrać tę ciężarówkę. Gdzie ty w ogóle jesteś? Tu jesteś. O, poproszę beton. A to w sumie to ja nie wiem, po co ja robię ciężarówkę, jak już jesteśmy na miejscu. To możemy na twojej wrócić przecież. To już nie jest potrzebna ciężarówka, no. No właśnie, to już nie będę robił. Czekaj, wrzucam ci beton. Dobra, gdzie masz ten beton? Tu jest a ile beton. Betonu masz, tyle dawaj. A, wszystko chcesz? 100 betonu to jest nic. To ja najwyżej będę jeździł twoją ciężarówką teraz, tak żeby... O, ty nawet nie próbuj wsiadać do tej ciężarówki już teraz. Żeby nie czuć się niepotrzebnym, to jadę. Ale błagam cię, jedź bardzo ostrożnie. Tak, tak, tak. Bardzo. No nie ufasz mi? Nie. Już nie. No, a halo? Halo? No, a, bo się zatrzymujesz w połowie drogi, nie widzieć nie czemu. Nie zatrzymuję się. O Jezu, no tam żygacze są, dobra, trzeba zboczyć do twojej ciężarówki. Faktycznie. A ciężarówkę swoją opróżniłeś? Tak, 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 to co było tam istotne, to pomogę ci trochę, bo widzę, że tu masz problem z wykręceniem. A czemu ty budujesz do mojej ciężarówki coś? Bo tam jest przecież olej gdzieś, nie? Nie, tam jest ropa jest na wysepce. Na tej wysepce? Tam, no już jak zbudowałeś most na tą, no to trzeba zjechać na tę wysepkę i z niej nie, pojechać bo tam... Nie, bo tam są przeciwnicy, tam ciężko. Spoko, damy radę. Ale na tej wyspie jest... Nie na tej wyspie jest przecież. No obok. No ale bardziej to się opłaca niż... No widzisz, bo jakbyśmy tam normalnie przejechali, tak chciałem pierwotnie, to byśmy ciężarówką pojechali bez budowania mostu, nie? Przez wodę. Aha, mogę nawet ci pokazać chcesz. Jak. O, no dobrze, tu jest też ropa. Takim... Dobra, no to wracam. To nie buduję tego mostu z boku i będziemy tam jechać. Tylko tam są te pluźwy i powinieneś je zabić. I jak je zabijesz, to wtedy mogę tam bezpiecznie przejść, bo to są gazy. Sam jesteś kurczę. Z boku. Dzięki. To są headshoty albo coś w tej grze? No Boże, już myślałem, że inne shoty zaczniesz zaraz tutaj przywoływać. Nie, tylko bo coś to pluje do mnie. Ja nie wiem, czy to czemuś krzywdę robię, czy nie robię. O dobra, chyba w końcu coś trafiło. Ty jesteś daleko, bo będę potrzebował w tym nierównym boju trochę wsparcia. No, próbuję gdzieś dojść do ciebie, ale ty gdzieś poleciałeś. No już, no jestem na wyspie. Dobra, na wyspie i mam miecz i nie zawaham się go użyć. Co? Mówisz? Bo biorę na siebie tu stwora... O, wiesz co, bo mi już życie tak się powoli kończy. Jak ty... No to kurde, uważaj, bo daleko stracisz jesteś? Wszystko. Biegnę, nie wiem gdzie mam biec, ale biegnę ale do ciebie. O, widzę cię. Oszukuje akurat jak... Widzę cię. Co to strzela? Dobra, to zabity. Było? Zabity, ale... a to z takim nie walczyłeś jeszcze? Jakieś czerwone kulki strzelają. No. Uważaj, bo ja dalej jestem. Są muchy, nie? Gdzie są? Aha, okej. Okay. A gdzie jest, czekaj, a gdzie jest w takim przypadku ropa? Wydaje mi się, że jedne muchy były na ropie. Widzisz taką czarną plamę? O, zabity. A je, czyli rzeczywiście jest na lądzie. Tak, tak. Dobra, to idę zająć się muchami w takim wypadku. Chociaż mam palę jagody w ręku. Uważaj tam. Już mam życie full, więc... Nie ma problemu. No dobrze, a to ale... trzeba zebrać te surowce na inhalator. Czekaj, bo... Ja nie wiem, do czego one lecą, czy do mnie, czy do ciebie. Bij je, tylko nie chcę cię myłeś się? Trafić. Myłem się. Czyli może do niedokładnie. Lecą. Dobra, mamy to. O Jezus, a widzę, że chcesz wszystkie wykończyć. Tylko... Jaki podwójny skok zrobiłeś. No właśnie, wybiłem się na muszę. Tak, i widzisz, to jest ten moment, w którym youtuber musi się wybić.
Na muszę. I wybijasz się na muszę. Dobrze, no, Korle. A tutaj też jest piór? Też jest piór. Jako, że ja mam surowce, to pozwolisz, że chociaż czekaj, postawię... Czekaj, ostatnie te zlikwiduję. Ach, to ja stawiam pompę ropy. Stawię, a ja zajmę się naszym lepszym jutrem. Okej, okay. Wiesz co, ja tu w ogóle zrobię skan i zobaczymy, czy to jest jakieś źródło może węgla. Ale wątpię, żeby węgiel był gdzieś w okolicy. No raczej chyba... Aha, no tak, bo nie skanowałem innych rzeczy. Nie, nic tu nie ma. Tu jest tylko i wyłącznie ropa. Biomasa ewentualnie. No tu trzeba będzie wymyślić jakiś sposób, żeby to zasilać, no bo kurczę... No tylko biopaliwem. Tylko, że wiesz co jest... Znaczy węglem też. Ale najgorsze jest to, że tutaj cholernie dużo to żre, bo to jest 40 MW taka pompa. Czyli co, dwie na biopaliwo? A w ogóle jaki to jest zbiór? To jest czysty! Ropa czysta, 240. O kurde, jakie to jest pobór, jaki tu będzie. No a tam niedaleko jest kolejne takie, no ale to spoko. Na razie jedna starczy. To co, to robimy w takim wypadku elektrownię węglową, nie? No chyba tak, bo trochę jeszcze mamy tego węgla po tych naszych trudnych perypetiach, ale da radę. Trudne perypetie. No w sumie, to ja postawię obok warsztat, żebyśmy mogli trochę tutaj też... Ale ja wiem, że wiesz, mamy ciężarówkę, ale... To ja myślę, że my jedyne, co zdążymy już w tym odcinku zrobić, przed zachodem słońca... To produkcję chociaż uruchomić. Tak, to elektrownię podpiąć pod to i tyle, a jednak nagrywanie trasy to chyba do ciebie będzie szło. O Boże, a chciałem rzucić na ciebie tę odpowiedzialność. A czekaj, a co ty tu stawiasz? To jest elektrownia. Tak, a co? No bo pamiętaj, że tu jest wyjście ropy, to prawie, że... No ale, no i? To nie lepiej obok, tak? Żeby nie zostawić tu wyjścia z ropy, nie? Z pompy. Ty się martwisz o takie rzeczy? Nie wiesz, że ja nie ustawiłbym to dobrze, no? Będzie pan zadowolony, no. Dostarczę wungla może lepiej. Dostarcz wungla tam, jeżeli w ogóle mamy jakiegoś wungla. Bo nie wiem, ile tam wziąłeś kieszeni. Tego wungla. No mówię, tam Mikołaj był bogaty w tym roku. Dobrze. Okej, czyli co, stawiamy tutaj elektrykę. Łączymy elektrykę. I już i powinno mamy działać, ropę. Mówisz. Włączyłeś co, już? Wow, ale to szybko zbiera. Oj, dobra, to ten, okej, magazyn. Magazyn kurczę, jakiś? A by się przydało ten duży magazyn postawić, a ja nie mam chyba surowców na duży magazyn. A ile kosztuje duży magazyn? W ogóle... A nie, 15 encapsulated, dobra, zobaczymy, czy się uda. Czekaj, encapsulated, no to tych ja nie mam. No ja też nie mam, ale mam dużo różnych surowców ze sobą na wypadek, a gdyby było nie potrzebne. Nie brałem, bo to chyba ta bogatsza stal jest potrzebna. Ile jest potrzebnych? 15 mówiłem? O kurde. O nie, to nie będę miał, chyba. Nie, dam nie... radę. Czy opłaca się to zużywać? Ale wiesz, bo jeszcze potrzebujesz rury, nie? Rury to mam. Spokojnie. Rury tylko masz? Tylko gorzej, że nie zrobię szybkich... Ale dobra, nie. Wszystko w porządku. Damy radę, będzie pan zadowolony. Nie stawiam na betonowych. Przepraszam bardzo, ale sorry bardzo, ale betonowe to się nie opłaca. Ja dam radę szybką taśmę zrobić. Spoko. Masz steel beamów trochę? A to steel beamy te... Steel beamy są potrzebne. A nie, no, nie wiem jak to się nazywa. Mam to, co jest potrzebne. Proszę już bardzo. Zrobiłem. Ja też. Zobacz, jak to zasuwa. Wow, zobacz, jak to zasuwa. Jak to leci. Dobra. No i patrz, ile ropy. Kurczę. Ale to ona zasuwa. Ona tej taśmie nie idzie nawet... Wow, ale to wiesz co, jak zrobimy z węglem taką taśmę, to wiesz, jaki to będzie szybki powrót do bazy? Ale to nie po drodze trochę. No to tam... A może taśmę stąd do bazy przeciągnąć? Bym miał misję do ciebie. O nie, z taśmę? O Jezu, to byłoby najgorsze. Już widzę te hejty. No. Korle, taśmę. I węgiel się szybko skończy, ale w sumie zapas się zrobi. To teraz pytanie. Dobra, no to na koniec trzeba postawić co? W końcu, pierwszą stację ciężarówek. A to już, nie? Aha, bo co, mówisz, że rafinerię stworzymy u nas tam w domu już, tak? Tak, myślę, że na razie zrobiliśmy jedno źródło ropy. Chyba tak, wtedy faktycznie będzie, co prawda jakby tu była rafineria, łatwiej by było w przyszłości zasilać, nie? Ale to po prostu warto chyba uwzględnić. Zasilać? Jak łatwo będzie zasilać? Nie rozumiem. No jakby na przykład z ropy jakoś pozyskiwać twór, ropa jest z którego... Takim... No.
ale jakbyśmy mogli później energię z ropy pozyskać jakoś, rafinując, mieć paliwo i to paliwo by zasilało elektrownię jakąś, no to wtedy już by nie trzeba było tu wracać w przyszłości z węglem, nie? A, poczekaj, bo tu mieliśmy rzeczywiście pomysł taki, żeby tylko my nie mamy elektrowni na ropę. Tak, no jeszcze nie mamy, no, a nie wiadomo, czy do zwykłej wchodzi, więc póki co i tak chyba rafinerię zrobimy tam, a najwyżej w przyszłości tu się rozdzieli to na dwa bolce i tak, będzie dobrze. Tak. Poza tym, Korle, powiedz mi, ty masz więcej węgla niż te 80 sztuk jeszcze, czy nie? Coś chyba jeszcze mam 300. To wiesz co, no zróbmy to inteligentnie, tylko szkoda, że ta elektrownia jest postawiona... Do magazynu, tak? Tak, że ta elektrownia jest tak postawiona, ale... Zróbmy tak, żeby z magazynu szła ta. Już to mówię mały ci, o co pojemnik, chodzi. Rozumiem, tak? Tak, mały pojemnik postaw, nie na ropie, tylko. No to i tak, to, ale... Aha, to nie jest ropa już, no, to już nie jest, dobra, rozumiem. Drugie nie tego. I co, z małego może jest zwykła chyba taśma, nie? Tak. Tutaj nie ma żadnej tam... Bo coś czuję, że może jesteśmy w stanie zrobić taką technologię, nie pamiętam jak to wyglądało, że ciągniki możemy będą zrobić... tu dostarczać? Nie, że po prostu wynaleźć elektrownię na ropę i wtedy tutaj wszystko zautomatyzujemy, bo będzie wytwarzanie ropy, które jednocześnie będzie się tutaj paliwo tworzyć, więc wiesz, perpetuum mobile jak rozumiem, przy rozumiem. I tutaj dojedzie, no. Tak. No dobra. Tylko, że nie teraz na pewno, no bo musimy to ogarnąć, tak? No dobra, to co, chcesz jeszcze stację ciężarówek tutaj na finał, tak. Czy to już u ciebie chciałem może jeszcze... lepiej? No chciałem już tylko zakończyć... Aha, a to ja myślę, że u ciebie, bo to będzie wtedy całość zamknięta, od stacji ciężarówek aż po przejazd, nagranie i tak dalej. Okay. A my tu z widokiem na ropę, na to wszystko, co tu w okolicy jest i na ten ciągniczek tam na środku jeziora, który pozostanie symbolem naszych trudnych podbojów tej dziewiczej planety. Tak. Możemy się pożegnać. Znowu mi światłem dajesz po oczach. Widzę, sorry, że to jest przyzwyczajeniem, bardzo. Tak? Tak, no lubię po oczach dawać światłem. Tylko nie wiem, czy ty teraz, bo my się zastanawialiśmy się, czy to jest nasz ostatni, przedostatni co-op wspólny, Satisfaction. No właśnie. Nie wiem, czy nie będziesz powiedzieć o tym jeszcze. Tak, no bo naszła taka wizja, że kolejne odcinki, znaczy jeszcze na kolejny spotkamy się u Staszka, tak? Ale razem. Następne u Staszka, być może już będą Han Solo, Staszek, je będzie prowadził. Przyznam, że ta gra, jak dla mnie, ma jeden poważny minus, o którym już opowiadałem, rozmawiając ze Staszkiem przy trzecim, czwartym odcinku, a mianowicie te wszystkie maszyny produkcyjne. Chociaż przy ropie nie jest tak źle, ale jak jesteśmy w bazie i to wszystko tam buczy, to ja mam odczucie, jak siedzimy półtorej godziny na przykład, jakbym siedział ten cały czas przy włączonym odkurzaczu. I niestety dla mnie nagrywanie tej serii kończy się dość mocnym bólem głowy. Zostaje tylko wziąć jakiś APAP, położyć się... Randka z ibupromem. Tak, albo no, randka z ibupromem, cokolwiek. Coś, co po prostu pozwoli przerwać ten ból głowy. No i tak samo jest podczas przetwarzania tego. Nie wiem, dlaczego ta częstotliwość, bo pierwszy raz mi się coś takiego przytrafiło w jakiejkolwiek rzeczy w życiu. No może z odkurzaczem kiedyś też tak miałem, ale nie pamiętam, kiedy odkurzałem ponad 2 godziny. Nie pamiętam, kiedy odkurzałem, kropka. Tak samo to się przekłada na samo skupienie w grze. Lubię kombinować, majsterkować, no, ale znowu pojawia się problem, że staram się to robić gdzieś z dala od tych wszystkich maszyn, a ta gra niewiele daje takich możliwości. Dlatego eksploracja bardzo chętnie, budowanie z dala od maszyn, co już jest trochę gorsze i trudniejsze. Więc myślę, że pozostawię to Staszkowi. W Staszkowych rękach będzie i ładne, i sprawne, a my skorzystamy z tego, że ten kwiecień jest trochę luźniejszy i spotkamy się na przykład w Rafcie, czy jeszcze jakichś innych koopowych tytułach. No tak, czekam właśnie, aż powiesz takie jedno, jeszcze jedno taką grę na F. Na pewno wszystkich zadowolisz w końcu, jak przypomnisz, że chcesz to ze mną nagrać jednak mimo wszystko. Mamy challenge tam. Fajne słoneczko, tak? Co? No gra na F. Fajne słoneczko to jest gra na F? No na przykład. O Jezu. No, Forcy też planujemy, kurczę. I cały czas namawiam Korle, chociaż raz zagramy w Forcy. Mamy challenge do zrobienia. Też gdzieś tam po głowie chodzą, tak. I pewnie to wytnie, więc będę musiał to jeszcze powiedzieć u siebie na odcinku. Może jakoś tak to się wykorzysta w tę stronę. No dobra, ale żeby nie było, w następnym odcinku widzimy się jeszcze wspólnie u Staszka, bo to będzie głównie eksploracja, jeżdżenie, lamy i tego typu rzeczy. No nie mógłbym tego ominąć. I myślę, Korle, jeszcze, że na koniec mogę tylko powiedzieć szybciutko, że ja na pewno cię do odcinków kooperacyjno-eksploracyjnych będę dalej zapraszał i wiesz, drzwi otwarte, więc... No właśnie, więc to też nie jest tak, że na pewno koniec naszych to satysfakcji, no na pewno tylko nie po koniec, prostu no. Bardziej nieregularnie się te koopy pojawią. Tak, zrobiliśmy już ponad 15 odcinków, tak? No więc to już jest sporo. Tak to jakoś będzie. No dobrze, to w takim razie przeogromnie dziękuję. Widzimy się niebawem u Staszka, o ile przeżyje.
Trzymajcie się. Hej, hej. Jech, jech. A to od tyłu, tak? A, widzisz? A. Dobrze. A ciekawe, czy jak cofnę, to rzeczywiście wyjdzie hej, hej. O, od tyłu możesz odtworzyć, no. No, Staszek od tyłu. Dobrze. Tak jak lubi. Hej, hej. Jech, jech.